Mówią, że diabeł tkwi w szczegółach. No to lecimy. Inni mówią, że ktoś ma natręctwa. O, maybe both. Czerwona kartka w kalendarzu to jest zawsze dobry powód, żeby się wystroić. W ogóle każdy powód jest dobry. Co ciekawe, łączy się to trochę z jednym z wątków dzisiejszego filmu. Lubię te kompozycyjne klamry i spójność. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na inspirację kwietnia. Wierzycie w to? Skończył się kwiecień, jest maj. Zaraz będzie połowa roku. Powiem Wam, że nagrywanie tych filmów pomaga mi w ogóle jakoś nadążać za tempem roku, ale i tak nadal mnie to zadziwia, że ten czas tak strasznie szybko płynie. Dygresja na start. Mówi się, że czas trochę przyspieszył, patrząc ogólnie na to, co dzieje się w świecie. Dajcie znać, czy też macie takie poczucie, że to tempo jest większe i że ten czas Wam trochę ucieka. Jestem bardzo ciekawa, bo spotkałam się też ostatnio z taką opinią, że to od nas zależy, czy ten czas płynie szybko, czy wolno, w zależności od tego, czy jesteśmy uważni, potrafimy się zatrzymać w chwili obecnej. Także ciekawa dyskusja filozoficzna na start. Otwieram przestrzeń w komentarzach. Dzisiaj zapraszam Was na zbiór inspiracji. Będzie super, tak myślę. Mam parę rekwizytów ze sobą, żeby było bardziej urozmaicenie. Mam nadzieję, że jeżeli oglądacie to o czasie, że macie spokojną majówkę, że sobie trochę odpoczywacie, że może oglądacie ten film właśnie po to, żeby się jeszcze bardziej zrelaksować. Ja sobie też tego życzę. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie. Kwiecień upłynął mi w dużej mierze pod hasłem powrotu do Polski, oczywiście, świąt i detoksu medycyny chińskiej. Mam wrażenie, że o detoksie od lat mówię bardzo dużo. Polecam Wam mój film sprzed paru tygodni, Dzień na detoksie. Polecam Wam wszystkie odcinki podcastu na detoksie. Jest to dla mnie zawsze bardzo cenny czas. Ja robię detoks 2 razy w roku i zawsze ten detoks jest o czymś innym. I to są takie w sumie 2 tygodnie, raz na pół roku, kiedy bardzo zaglądam do siebie i zazwyczaj wiąże się to z różnymi ciekawymi przemyśleniami. Ale jedna z inspiracji, tych może nieco bardziej pragmatycznych, z którymi wyszłam z tego detoksu, chociaż o tych refleksjach jeszcze trochę dzisiaj będzie, to jest, słuchajcie, orkisz, zielony orkisz, młody orkisz. To jest kasza, z którą się pogodziłam, dlatego że wcześniej nie byłam jej fanką, bo po prostu ją źle gotowałam. I to jest w ogóle bardzo też ważna obserwacja. Mam wrażenie, że my czasami nie lubimy jakichś zbóż lub strączków, bo nie gotujemy ich poprawnie i one nie osiągają całego swojego potencjału. A tak od takiej bardzo bardziej biologicznej strony patrząc, jeżeli nasze strączki nie są dobrze strawne, czyli są na przykład nasze strączki czy zboże nie są dobrze wymoczone, wypłukane, czyli właśnie oczyszczone albo odpowiednio ugotowane, nasz brzuch ma większy problem z ich trawieniem, więc też mniej nam one smakują, bo to wszystko jest połączone i wysyła do siebie sygnały. Więc tutaj taka mała informacja, jeżeli nie przebadacie za jakimś produktem, to może warto spróbować, może zresearchować, jak go poprawnie przygotować. Więc ja pokochałam się z zielonym orkiszem. Polecam Wam sobie przetestować to zboże. I tak jak mówiłam w filmie właśnie o dniu na detoksie, byłam na samym orkiszu przez kilka dni i naprawdę byłam zachwycona, jak bardzo satysfakcjonujący jest to posiłek. No ale tutaj zamykam, otwieram pole do testowania może nowych kasz, ryżów, zbóż, różnych nowych produktów, bo to uważam, że zawsze jest bardzo cenne, żeby sobie ten wachlarz poszerzyć. A jeśli szukacie inspiracji, nie wiecie od czego zacząć, nie wiecie jak przygotowywać te rzeczy i w jaki sposób gotować te wszystkie zdrowe produkty tak, żeby nam smakowały, no to oczywiście zapraszam Was do mojego foodbooka 2.0, czyli do mojego nowego e-booka, który jest przewodnikiem po prostym, domowym, codziennym gotowaniu, tak żeby było lokalnie, sezonowo, świeżo, pysznie, ale też szybko,
po tej lekturze nie zgadzam się na to, żeby ktoś powiedział, że nie umie gotować. Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia wprawy, doświadczenia, ale też edukacji. Także pomoc i inspiracji. Szczególnie wydaje mi się, że ten sezon wiosenny jest niesamowitym bogactwem i jest to tak inspirujący sezon sam w sobie, przez to, że idąc na ryneczek, to też bardzo Wam polecam, już wiecie, rodzą mi się w głowie różne dygresje, bo to jest bardzo duży dla mnie temat w tym miesiącu i chciałabym o nim powiedzieć i może zacznę już tutaj. Będąc w Australii zainspirowało mnie, tak jak Wam mówiłam w wielu filmach, to życie lokalne, to odwiedzanie targów farmerów i zdałam sobie sprawę, że pomimo, że jestem świadoma, że tego rodzaju doświadczenia, tego rodzaju usługi są też dostępne w Polsce, to wielokrotnie nie korzystałam z tego. Mam wrażenie, że traktowałam moje polskie życie przez to, ile jest podróży w moim życiu, to te czasy, kiedy jestem w Polsce, traktowałam trochę jak poczekalnie. Niejednokrotnie narzekałam na różne realia tego życia tutaj i przez to nie żyłam na 100% tak w zgodzie z moimi wartościami. Potrafiłam z tego korzystać na wyjazdach, zachwycać się tym, uczestniczyć w tym życiu społecznym, właśnie wspierać tych lokalnych producentów czy kupować produkty na wagę, a wielokrotnie w Polsce szłam na skróty i nie dopieszczałam tak tej swojej codzienności. A umówmy się, jeżeli nie zadbamy o siebie dzisiaj, nie zadbamy o swoją przestrzeń, o swoją codzienność dzisiaj w tych okolicznościach, jakie mamy, to zgodnie z powiedzeniem wieszczyni Asi Łożyńskiej, suma problemów jest zawsze taka sama, to wtedy to nasze wymarzone życie w tym wymarzonym miejscu, w wymarzonym domu, w wymarzonym kraju, cokolwiek, też będzie, przełożymy gdzieś tam ten brak zaopiekowania się naszą codziennością na tą nową rzeczywistość. Więc Karolina Coelho zaczyna już od pierwszych minut, także zostańcie ze mną. Myślę, że to będzie cudowny czas, ale jeszcze ja pociągnę ten wątek, ale chciałabym wyjść z działu jedzeniowego. Foodbook 2.0 jest, był, jest i będzie, także jeżeli to Was woła, to zapraszam serdecznie. Natomiast moje odkrycie sprzed ostatnich dni, postanowiłam tutaj to dodać, bo mam tutaj moje rekwizyty, muszę sobie zrobić miejsce, więc pierwsza rzecz to jest tak, moim odkryciem jest czarny czosnek. Otóż czarny czosnek zamówiłam sobie przez internet i wygląda on w ten sposób, wygląda to jak zwykła główka czosnku, tylko że ten czosnek, uwaga, jest w środku czarny, miękki, jest przepyszny, jest orzechowy, jest trochę kwaskowy, trochę wędzony. Poczekajcie, ja sprawdzę, bo czuję się lekko niekompetentna. Czarny czosnek. Dobrze myślałam. Tak, właśnie trzeba sobie więcej ufać, moi drodzy. Czosnek fermentowany i moją inspiracją do tego, żeby ten czosnek zakupić, było między innymi przeglądanie książek kucharskich i ja mam dosyć sporo tych książek, większość dałam mojej mamie, ponieważ ona realnie gotuje z przepisów, a ja tylko książki przeglądam. I to jest też ważna rzecz, ja najbardziej na świecie lubię czytać książki kucharskie, to jest mój ulubiony rodzaj lektur i ja uwielbiam je przeglądać przed snem. Ktoś może uznać, że to jest masochistyczne i nigdy nie robić przepisów z nich. Dajcie znać, czy ktoś jest ze mną, ale ja kocham czytać przepisy i wydaje mi się, że w ten sposób pozyskuję różne inspiracje, w ten sposób bardzo dużo się uczę o gotowaniu i potem, kiedy improwizuję i szykuję swoje własne potrawy, to wchodzą mi do głowy pomysły i patenty, których nauczyłam się czytając. Także ciekawostka taka. Jest duża szansa, że w najbliższym czasie mam dla Was w tym klimacie bonusowego food vloga, także stay tuned, moi mili. I książka, którą ostatnio czytam codziennie, to jest książka Otto Lengiego. To jest moja pierwsza książka Otto Lengiego, aż nie mogę w to uwierzyć. Jest to książka prosto. Otto Lengi jest po prostu marką samą w sobie. On też ma wiele książek, wiele restauracji, ma swój masterclass. Wiecie, jest to osobowość kulinarna, niewątpliwie. Kuchnia bliskowschodnia, powiedzmy, to jest taka bliski wschód fusion. Jest mi bardzo bliska, to jest jedna z moich ulubionych kuchni i jego styl gotowania bardzo ze mną rezonuje. Mam tę książkę dosyć długo, powiem Wam, że ona sobie tutaj leżała i jakoś parę dni temu po prostu do niej odezwałam. I zdałam sobie sprawę właśnie, że
Fajnie jest też poszerzać swój repertuar kulinarny, pomimo że uważam, że mam super zestaw narzędzi, no to wiadomo, że każdy z nas ma jednak potrzebę rozwoju w różnych sferach swojego życia i tutaj nauczyłam się właśnie z tej książki bardzo dużo o doprawianiu, o różnych mieszankach przypraw, o różnych sekretnych składnikach, którymi można podkręcać dania, a jak sama nazwa wskazuje, książka nazywa się Prosto, więc to są naprawdę basicowe rzeczy, które mogą zmienić całkowicie nasze danie i ja też postanowiłam, że chcę wznieść moje codzienne gotowanie na wyższy poziom. Jednym z tych składników, o której mówi Oto Lęgi, jest czarny czosnek, więc tym samym kończę segment jedzeniowy. Polecam Wam próbować nowych rzeczy i ja myślę, że będę wprowadzać różne nowe składniki do swojego gotowania i strasznie, ale to strasznie mnie to ekscytuje i też trochę znowu łącząc te wątki, traktować, jeżeli oczywiście wiecie, disclaimer, jeżeli mamy na to czas, ale ja wiem, że mam na to czas, to pamiętam, że zawsze mówiłam na przykład, że ja gotuję prosto, bardzo lubię swoje gotowanie, ale nie chcę za bardzo wydziwiać, kiedy mam jakieś gości, czy jest jakaś specjalna okazja, do której jakoś się bardziej staram, a zdałam sobie sprawę, że dlaczego by nie potraktować trochę siebie jak takiego gościa i nie wiem, zrobiłam sobie właśnie taki dzień gotowania jak z restauracji i czułam się po prostu jak królowa życia, bo trochę przedłużałam ten proces i gotowałam tak, jakbym miała to zaserwować komuś w knajpie. Więc no, taka mała ciekawostka. I drugi duży wątek inspiracyjny na dzisiaj jest związany z wiosennymi porządkami i to było połączone z powrotem do, teraz tak myślę, czy ja czasem już o tym nie mówiłam? Mam wrażenie, że mówiłam już o tym. Powrót do domu, powrót z dużej, długiej podróży, wiosna, to wszystko sprzyja porządkom i tak jak powiedziałam Wam w kontekście targów farmerów, czy tutaj w kontekście jedzenia, zdałam sobie sprawę, że jest wiele rzeczy w moim mieszkaniu, które mi do końca nie pasują. Mogłam zająć się tymi rzeczami, albo na przykład fantazjowałam na temat swojego wymarzonego domu, a zdałam sobie sprawę, że zaniedbuję rzeczy, które dałyby mi bardzo dużo szczęścia i które w mojej wyidealizowanej wizji przyszłości jak najbardziej są po prostu must have'ami. Postanowiłam w miniony weekend wszystko wywalić ze wszystkich szafek herbacianych, kawowych, przyprawowych, kaszowych, fasolowych, pestkowych i tak dalej, i tak dalej. I zrobiłam po prostu gruntowne porządki i każda rzecz ma swój słoiczek. Nie kupowałam pięknych zestawów słoiczków, dlatego że po prostu chciałam wykorzystać te słoiki, które mam. Może jeszcze wejdę na wyższy level i ze wszystkich zdejmę etykiety, jeszcze ponaklejam nowe etykiety. Nie wiem, moi drodzy. To jest ten element właśnie nietraktowania swojej codzienności, swojej przestrzeni jako jakiegoś przystanku i myślenia sobie, że no właśnie jak już tam się ogarnę i jak już się osiedlę, jak już będę miała swoje mieszkanie, jak już będę gdzieś tam, dowolna wymówka, moi drodzy, to wtedy w mojej kuchni będzie tak. No nie. Jedyna szansa, żeby było tak, jest dzisiaj. I dzisiaj nawet słuchałam takiej wypowiedzi, gdzie dziewczyna powiedziała, i to jest bardzo trafne. How you do anything is how you do everything. Czy tam odwrotnie, ale tak jak robisz każda mała czynność, rzutuje na to, jak robisz każdą dużą czynność. I to samo dotyczy na przykład, nie wiem, kiedy wyrzucacie coś do kosza i spadnie Wam trochę fusów z kawy na, nie wiem, na bok szafki. I czasami myślicie sobie, dobra, nieważne. Nie. How you do anything is how you do everything. I tak samo, nie wiem, kiedy zmywacie, czy wymujecie ze zmywarki, myślicie sobie, dobra, tam jakiś jeden kawałek czegoś się przyczepił, trudno. Nie. Chcę to posprzątać, chcę to zrobić porządnie, bo tak widzę też swoje życie w tym szerszym kadrze. Wow, to są bardzo filozoficzne inspiracje, moi drodzy. Takie rzeczy tylko po detoksie. Następną rzeczą, o której miałam powiedzieć, jest też analogiczna czystka w szafie. I do mnie przyszła taka refleksja, że w ogóle mam poczucie, słuchajcie, że ja już to gdzieś mówiłam. Naprawdę, coś dzisiaj mam jakieś déjà vu. Coś jest, coś ten 1 maja, moi drodzy, coś się dzieje. Ale nieważne, idę za tym. Jest taka fajna zasada, że one thing out, one thing in, czyli żeby nie gromadzić rzeczy, jeżeli coś kupujecie, też coś sprzedajecie. To jest taki mały patencik. A druga rzecz jest taka, że zdałam sobie sprawę, że wiele rzeczy, które posiadam, nadal mi się podoba, nadal je noszę, ale i tutaj jestem ciekawa, czy też tak może macie. Mam poczucie, że od wielu, wielu lat na wszystkich wyjazdach w ciepłe kraje, albo na wszystkich wyjazdach do miast, albo na wszystkich wyjazdach, nie wiem, zimą, jestem ubrana w te same zestawy. Czyli jakby wchodzę w rolę Karo na wakacjach. I pomimo, że lubię te rzeczy,
zdałam sobie sprawę, że ja się już nie utożsamiam z tą Karą, którą byłam na tych wakacjach w poprzednim sezonie i jeszcze w poprzednim sezonie. I trochę cofam się, mam taką retrospekcję każdy razem, kiedy zakładam to ubranie. Mam wrażenie, że po prostu z nich już wyrosłam jako człowiek, że to jest symbol innego sezonu mojego życia. I dlatego z bólem serca, słuchajcie, pożegnałam się z bardzo wieloma rzeczami ze swojej szafy. I tutaj nie ma to nic wspólnego z jakimś nadmiernym konsumpcjonizmem, co z poczuciem, że no jednak my wyrażamy się poprzez nasze ubrania i też jakby potrzebujemy tej świeżości, potrzebujemy tych zmian i dlatego postanowiłam pooddawać rzeczy w dobre ręce. Nadal jeszcze parę rzeczy zostało, bo do czego piję? Piję do mojego konta Vinted. Jeżeli macie ochotę kupować moje ubrania, ja na bieżąco wrzucam różne rzeczy, to zapraszam, nazywa się Karo Sobańska i zostawiam Wam link w opisie. Sprzedaję tam rzeczy, nie robię jakichś negocjacji, wszystko jest tak jak widzicie i jeżeli coś Wam się spodoba, to po prostu zachęcam, bo mam po prostu poczucie, że z całą miłością do tych rzeczy nie chcę się też do nich nadmiernie przywiązywać. I pozwalam sobie iść dalej, choćby poprzez ten symboliczny sposób, jakim są ubrania. No i właśnie, one thing out, one thing in. Miałam też rzecz przynieść, ale finalnie nie przyniosłam, więc musicie mi wybaczyć. Mowa, a może pójść po to? Myślę, że pójdę. Dobra, pójdę. Jesus. Otóż mowa o tych butach. Tylko po to poszłam, bo chciałam Wam je pokazać. Kocham te buty, zaliczyłam fail, bo zobaczyłam je w Australii na jakiejś dziewczynie i stwierdziłam, że muszę je mieć. I zamówiłam je, podobały mi się, po czym zobaczyłam na ulicy ostatnio te buty, które naprawdę chciałam kupić, czyli ciemnozielone z niebieskimi dodatkami, a nie z takimi miętowymi. No ale te też są piękne. Więc tak, kupiłam sobie te buty, ponieważ strasznie mi się spodobały, pomimo że są super w trendzie i zwyczaj stronię od takich rzeczy, ale naprawdę zrobiły mi one dzień. I tutaj znowu kolejny ważny temat, kolejna ważna inspiracja to, żeby nosić codziennie swoje ulubione ubrania. Bo słuchałam podcastu Kasi Tusk i zdałam sobie sprawę, tak, ja jestem nauczona nie palić świeczki, którą lubię, zostawiać sukienkę na specjalną okazję. A teraz mam tak, że na przykład nie wiem, jadę do mojej rodziny na najbliższe dni i mam parę okazji rodzinnych i zazwyczaj, słuchajcie, brałam ze sobą, to cały ten odcinek jest o jednej rzeczy, strasznie mi się to podoba, brałam ze sobą za każdym razem jakieś takie moje średnie ciuchy, takie domowe. Kurde, co to jest za pomysł, domowe ciuchy? Masakra. I teraz pomyślałam sobie, wezmę moje wszystkie ulubione rzeczy. Przecież nie wiem, co będzie moją ulubioną rzeczą za miesiąc. Dlaczego mam nie brać tych najfajniejszych i dlatego specjalnie dla Was założyłam dzisiaj tę sukienkę i to jest nasza kolejna inspiracja, mianowicie lumpex. Kupiłam sobie ostatnio sporo rzeczy i to wszystkie były rzeczy oprócz tych butów, chociaż też kupiłam je na Vinted. To były rzeczy z drugiej ręki. Polecam Wam serdecznie. Nazywa się Fringe Upside. Jest to, napiszę u dołu, to jest lumpex w Paryżu, gdzie oddają rzeczy styliści i influencerzy. Można tam znaleźć wspaniałe rzeczy. Ta sukienka jest marki See by Chloe. Kupiłam sobie też kurteczkę Isabelle Marant i jakby różne fantastyczne rzeczy. One są w cudownym stanie, w mega dobrych cenach. Butik jest przepiękny, wspaniale zorganizowany, w sensie wszystko jest poukładane kolorami, rozmiarami, więc jeżeli będziecie w Paryżu, to koniecznie, ale koniecznie polecam tam pójść. Ja jestem zachwycona i właśnie staram się w takich miejscach wyszperać sobie ubrania, też dlatego, żeby one były bardziej unikalne i żeby potem nie wyglądać jak połowa ulicy. Ale pytacie o to na pewno w Waszych głowach, co robiłam w Paryżu, bo chyba jeszcze vloga z Paryża nie było. Nie było, będzie według moich obliczeń za 2 tygodnie. W Paryżu byłam na kursie francuskiego, ja o tym kursie mówiłam już wielokrotnie, ale to bardziej w podcaście, tutaj na YouTube mnie nie było, więc staram się regularnie, przynajmniej raz w roku, jeździć na kurs francuskiego do Paryża, do pana od francuskiego. Sam kurs polecam oczywiście, jeżeli ktoś lubi naukę języków, interesuje go nauka języka francuskiego i lubi takie zajęcia bardzo dynamiczne, oparte o improwizację i taką wręcz teatralność. Jest to dla mnie coś niesamowitego, ale to jest osobny w ogóle temat. Też polecam odcinek z Jackiem, z panem od francuskiego, tam posłuchacie więcej. Natomiast moją inspiracją jest pielęgnowanie swoich hobby po nic. I właśnie podobno w hobby chodzi o to, żeby nie być w tym za dobrym. I strasznie mnie wzrusza to, jeżeli w dorosłym życiu poświęcamy czas na hobby, z których nie ma żadnych korzyści finansowych, zawodowych, nie wiem, jakichś dalej idących planów i wizji, robimy to tylko po to, bo po prostu mamy ochotę gadać po francusku z panią w sklepie, kiedy będziemy we Francji. Uważam, że jest to rozczulające i jest to fajnie w kontrze z naszą kulturą produktywności, jakiejś takiej ciągłej wizji,
i presji rozwoju. Oczywiście to jest rozwój, ale to jest taki rozwój taki dla ukochania siebie i ja to bardzo, 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 bardzo staram się pielęgnować, bo nie jest to dla mnie intuicyjne i jestem po prostu sobie też za to wdzięczna i też to, co jest powiązane z tym, to takie nieszkolne podejście do nauki. Jakby ja szykuję dla Was film z serii Wszystko, co wiem o nauce języków i opowiem o tym, jak to się zmieniło, ale to podejście, gdzie nie czujesz się oceniany, to podejście, gdzie nie oceniasz sam siebie, to podejście, gdzie robisz to z akceptowaniem tych rzeczy, które Ci nie wychodzą i nie starasz się za wszelką cenę robić rzeczy lepiej niż inni. Myślę, że to jest coś, czego warto się oduczyć po wyjściu z naszego systemu szkolnictwa. Myślę, że wiele z nas jest tak zaprogramowanych, ale powiem o tym więcej niedługo. I słuchajcie, mówiąc o nowych hobby i rzeczach, których po prostu się po sobie nie spodziewałam, uwaga, nie wiem, czy jesteście na to gotowi, zaczęłam biegać. Long story short zrobię. Moja przyjaciółka Justyna Owsiana, pozdrawiamy, zapisała się na jakiś maraton, zaczęła biegać, powiedziała, że za bardzo tego nie lubi, ale jednocześnie to lubi. Ja powiedziałam, stara, no ja nienawidzę biegać. I pierwsze, co zrobiłam, jak wróciłam z Australii, gdzie byłam z nią, to poszłam biegać. I zdałam sobie sprawę, że w bieganiu rzeczywiście jest coś takiego, że bardzo tego nie lubisz i lubisz to zarazem. Mi bardzo pomaga muzyka, o tym za chwilę. I byłam już parę razy biegać. Daje mi to coś, chociaż nie umiem tego jeszcze nazwać, ale przede wszystkim parę dni temu poszłam pobiegać rano do parku. Magiczne doświadczenie. I po raz pierwszy w życiu spotkało mnie to, o czym mówią ludzie mi od lat. Czyli ten moment, kiedy po, nie wiem, jakichś 40 minutach u mnie, myślę, nagle przestałam czuć jakikolwiek ból i biegło mi się świetnie. Miałam poczucie, że mogę biec do końca życia. Ten moment chyba, kiedy mamy wyrzut endorfin, tak zakładam, to jest naprawdę wow. I teraz rozumiem i chyba wiem, czemu wy ludzie chcecie biegać, ale to, jak mówiłam wam ostatnio o tym, że wyszłam do zimnej wody i byłam sfrustrowana, bo oczekiwałam, że będzie mi ciepło, jak przyznałam, jakby zaakceptowałam, że będzie mi zimno, to przestała mi ta woda przeszkadzać. Tak samo tutaj, jak zaakceptowałam, że przez długi czas będę cały czas miała opór w głowie, będę chciała się zatrzymać i będzie mi źle i tak ma być, to też zrobiło mi się lepiej. Polecam, jak macie jakieś patenty na bieganie, to piszcie, bo ja jestem zajarana. No, a to, co pomaga mi w bieganiu, to jest muzyka i budowanie. Oj, nie będę kichać, mam jakieś, słuchajcie, alergie od wczoraj i czuję się dziwnie, ale jest okej, uważam, że I'm going strong dzisiaj na tym nagraniu, udaje mi się myśleć. W każdym razie buduję sobie playlistę do biegania, ale muszę wam powiedzieć o płycie, która mnie absolutnie urzekła w tym miesiącu. To jest płyta, która jest genialna. To jest artystka, której żadnej płyty nie przesłuchałam, wiedząc, że jest królową i ikoną. Biorę to na siebie. I jest to płyta, która moim zdaniem świadczy o kunszcie artysty i o geniuszu jakiejś produkcji, bo ja od pierwszego przesłuchania tej płyty byłam, po prostu zbieram szczękę z ziemi. Jestem zachwycona, jestem zakochana w tylu piosenkach. I mowa oczywiście o piosence, o płycie Beyoncé, Cowboy Carter. Niesamowita płyta. I jak sobie patrzyłam na piosenki, które mi się najbardziej spodobały w pierwszej chwili, czyli Texas Hold'em i Bodyguard, to są te najbardziej, tam na, wiecie, na Spotify explicit, czyli jestem prawdopodobnie bardzo mainstreamowa, bo to wszystkim się podoba. Teraz po czasie na przykład zaczyna mi się podobać strasznie piosenka jej z Miley Cyrus i bardzo mnie wzrusza, ale cała płyta jest po prostu wybitna. Dajcie znać, co sądzicie i czy macie takie płyty, które są waszym zdaniem takim po prostu dziełem sztuki from od początku do końca, od A do Z. Dajcie znać, ja bardzo chętnie się zgłębię w wasz muzyczny świat. Ach, Jolene, jeszcze piosenka Jolene po prostu wzrusza mnie tak, ale to wzrusza mnie niesamowicie. Więc kochani, chciałam powiedzieć, że na koniec, no nie wiem, mamy jeszcze dużo rzeczy. A propos mojego ulubionego podcastu jednego z, to jest podcast Almost 30. Mam wam do polecenia w zasadzie dwa odcinki, ale po kolei. Pierwsza rzecz to jest wywiad z chłopakiem, który się nazywa Matthew Hussey. Polecam wam go sprawdzić. Miałam straszną bekę, bo w moich trzech ulubionych podcastach, czyli w Almost 30, w The Skinny Confidential i w The Jay Shetty Podcast, był Matthew i ja już słyszałam tę historię 3 razy, więc trochę miałam takie poczucie, okej, Matthew robi kampanię swojej książki. On ma kampanię książki, która się nazywa Love Life. Jest to książka o tym, jak znaleźć miłość. Temat oczywiście relacji bardzo popularny. I wspaniały chłopak, wspaniałe przemyślenia.
w każdym z tych podcastów mimo wszystko też znajdziecie coś innego, też zależy jaki prowadzący Wam bardziej odpowiada, oczywiście prowadzący też stanowi o tej rozmowie, o tej dynamice. Natomiast polecam Wam ten odcinek z Almost 30. Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy w tej rozmowie, to jest to, że kiedy mówimy o miłości do siebie, często próbujemy sobie wyobrazić, że jesteśmy swoim partnerem romantycznym i próbujemy kochać się jak partnera romantycznego, siebie samych, a tu zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o taką miłość, jaką mamy do swojego dziecka czy do swojego zwierzęcia. Taką miłość właśnie bezwarunkową, która akceptuje wszystkie nasze wady. I druga rzecz, ja nie wiem, słuchajcie, czy to jest z tego odcinka, czy to jest z innego odcinka. Już mi się to wszystko myli, ale podzielę się z Wami tą refleksją. A mianowicie, że każdy z nas ma jedno zadanie. Zaopiekować się tym człowiekiem, w którego skórze się urodził. I to po prostu przypomina nam o obowiązku bycia swoim największym opiekunem, bo to jest powód, dla którego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy na planecie Ziemi 2024, 1 maja. Druga rzecz, druga rozmowa, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest też rozmowa w Almost 30. To jest bardzo fajny odcinek z Danielle Byard Jackson. I to jest odcinek o przyjaźni, głównie o przyjaźniach kobiet z kobietami, o tym, jak te przyjaźnie pielęgnować, jak te przyjaźnie, jak konfrontować problemy w przyjaźni, jak też te przyjaźnie kończyć. Myślę, że bardzo ważny temat, też nadal niezaopiekowany. I na koniec słuchajcie, serial i film, i jeszcze kącik beauty. No to tak, jeśli chodzi o serial, mimo wszystko chciałabym Wam polecić serial One Day, jeden dzień. Jest to serial na Netflixie, który teraz bije rekordy popularności. I super, natomiast ja miałam z tym trudną relację, bo słuchajcie, książka Jeden Dzień to jest moja ukochana książka, którą wynalazłam w Empiku jakieś 15 lat temu. Zakochałam się w tej książce, była to moja ulubiona książka przez całe moje życie. Dowiedziałam się szybko, że jest już film. Jest film z Anne Hathaway i Jimem Sturgessem, który stał się moim ukochanym filmem. I w momencie, kiedy wyszedł serial, miałam takie poczucie, ale po co? Przecież już istnieje mój ukochany film, nie chcę, żeby ktoś zepsuł to, robiąc z tego serial. I miałam trudną relację z tym serialem. Po kilku odcinkach, mniej więcej w połowie, stwierdziłam, że jednak dam mu szansę i nie będę aż taka krytyczna. No oczywiście, wiecie, przywiązałam się do tamtych bohaterów, tutaj mi wszystko nie pasowało, szczególnie pasowała mi Emma. Sorry, Emma. Ale nadal uważam, że jest to tak piękna historia, że warto o niej wspomnieć. Oczywiście opis z filmu brzmi: Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą, ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane. Jest to produkcja brytyjska z tego roku, natomiast jestem zakochana w nowym Dexterze. Dajcie znać, czy Wy też. Jak się nazywa ten aktor? O Jezus, czemu ja zapominam? Przecież widzę jego twarz i ja totalnie wiem, jak on się nazywa. Ale teraz tego nie sprawdzę. Dobra, sprawdzę. Ale w tym czasie kliknę w to i w tym czasie Wam powiem. Dla mnie jest to książka, która opowiada historię dwójki przyjaciół na przestrzeni ponad 20 lat chyba i opowiada tylko jeden dzień, 15 lipca z każdego dnia ich życia. I to jest to, co sprawiło, że kupiłam tę książkę te kilkanaście lat temu, bo wiedziałam, że to jest wycinek z ich życia, 15 lipca, i potem przenosimy się rok później i to było takie niesamowicie stymulujące i ekscytujące. Natomiast jeśli chodzi o naszego aktora, to jest to oczywiście Leo Woodall i dziewczyną Emmy jest Ambika Mod, także daję więcej informacji. I ciekawa jestem Waszych opinii i czy może jest ktoś, kto znał jeden dzień książkę i film, jeśli tak, to skąd, dajcie znać. Nie wiedziałam, że tym wiążącym, łączącym wątkiem będzie Anne Hathaway, ale tak, bo film, o którym teraz powiem, czyli Miłość bez ostrzeżenia, w ogóle co za tytuł, She Came to Me, jest to film z Anne Hathaway również, film z tego roku, produkcja amerykańska, reżyseria Rebecca Miller i tam gra Peter Dinklage, dobrze to czytam? Anne Hathaway, Marissa Tomei i gra tam też Joanna Kulik, moi drodzy. Jest to bardzo fajny film, który oglądałam w samolocie i mam poczucie, że miałam bardzo niskie oczekiwania i bardzo mało potrzeb, jeśli chodzi o to, co oglądam, więc może dałam temu filmowi taryfę ulgową. Jego opis z filmu brzmi: para zakochanych nastolatków wierzących, że ich związek może trwać do grobowej deski, kompozytor szukający inspiracji oraz kobieta pozornie mająca wszystko, która spotyka miłość w najmniej oczekiwanym momencie. Fascynujące miasto Nowy Jork otwiera ich wszystkich na nowych ludzi i nowe doznania. No w sumie coś w tym jest. Jest to mega dziwny film. Jest to film, gdzie łączy się wiele wątków. One są trochę niepasujące do siebie. One są jakieś takie nie do końca poprowadzone. Jest to trochę absurdalne, a jednocześnie jest w tym filmie coś rozczulającego, więc
Jestem ciekawa waszej opinii, ale uważam, że jest to miły film, który zostawia nas z refleksją, a jednocześnie fajne jest to, że on nie bierze, on też nie jest tak do końca zrobiony na poważnie. Tak, jest to randomowy film dla mnie, ale bardzo mi się podobał, więc polecam. I na sam koniec, moi drodzy, krótki kącik beauty. Nie ukrywam, że moje podróże i mój detoks sprawiły, że moja cera po prostu zaczęła wyglądać bardzo niepokojąco i postanowiłam jakoś ratować sytuację i zamówiłam sobie, słuchajcie, dwa produkty z Health Labsu, bo stwierdziłam, że muszę uprościć swoją pielęgnację i jestem zachwycona ich działaniem. Ogólnie zamówiłabym całą linię, ale też nie chciałam robić dubli i mam inne produkty do oczyszczania, do tonizowania. Uprościłam pielęgnację do opcji pod tytułem mycie, tonik, krem. I te kremy, po które poszłam, to są kremy właśnie z linii Solve On. To jest linia właśnie antytrądzikowa i jest krem naprawczy z ceramidami. Ceramidy to grupa organicznych związków chemicznych zaliczanych do sfingolipidów, które stanowią kluczową część spoiwa wypełniającego przestrzenie między komórkami warstwy rogowej na skórka. Dobra, nieważne. W każdym razie wspierają pielęgnację skóry trądzikowej i to jest krem ten duży na co dzień, rano i wieczorem. I ten mały to jest krem z kwasem azelainowym. To jest silniejszy krem, też jest laktoferyna, estrys, oleju z awokado, ekstrakt z palmy sabałowej i to już jest krem, który się nakłada 3-4 razy w tygodniu wieczorem. I ten zestaw naprawdę bardzo pomógł mi uspokoić moją skórę i ją wyprowadzić, więc postanowiłam, że Wam o tym powiem. I na sam koniec kącik beauty, tego się pewnie nie spodziewaliście, a mianowicie Dolina Błyszczyków. Ja postanowiłam spełnić swoje totalnie instagramowe marzenie i zamówiłam sobie błyszczyk od Hailey Bieber, czyli Rode, to jest jej firma, Peptide Lip Tint w kolorze Espresso. Jest to absolutnie burżujskie, za drogie, ale dałam się złapać i miałam bardzo dużą frajdę z tego, jak trochę jak z tymi butami, bo pomyślałam sobie, mam ochotę zrobić sobie niepraktyczny, bezsensowny prezent i zamówić sobie celebrycki błyszczyk. I kocham go, jest piękny. Na jednym z filmów na Q&A miałam go na sobie, miałam takie brązowe usta, to był sam ten błyszczyk, więc polecam i uważam, że trzeba sobie robić takie małe przyjemności, nawet jeżeli wydają się one nam czasami po prostu bez sensu i nieracjonalne. A drugi produkt, mam go na sobie, to jest błyszczyk Charlotte Tilbury Pillow Talk w kolorze Fair Medium i on jest przepiękny, mrowi mnie, więc chyba coś tam jeszcze powiększa. Daje taki cudowny efekt tafli i mam takie poczucie, że powiem Wam, w tym miesiącu po prostu stwierdziłam, że będę się starać i szykować tak, jakbym codziennie szła na galę. Oczywiście na inną galę idę, na pilates, na inną galę idę, na nagranie, na inną galę idę do warzywniaka i takie tam. Ale że będę się bardziej starać dbać o siebie w ten może bardziej powierzchowny sposób, bo daje mi to bardzo dużą frajdę i chcę na to poświęcać czas, tak samo jak z tym sprzątaniem, tak samo jak właśnie z układaniem rzeczy w domu, jak schodzeniem do super sklepów spożywczych, tak samo w przypadku nie wiem, szykowania się, dlaczego zostawiamy ten najwyższy wysiłek i starania tylko na specjalne okazje albo na święty nigdy, skoro każdego dnia mamy taką samą szansę, żeby zadbać o przeróżne płaszczyzny swojego życia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego filmu. Jeżeli zostaliście do końca, dajcie znać w komentarzu. Jesteście super, jesteście najfajniejsi ze wszystkich osób, jakie oglądają te filmy. My widzimy się już niedługo, w każdą środę wychodzi film, czasami pojawi się jakiś bonus, także czekajcie, w poniedziałki są podcasty. Zapraszam Was do serii Jak żyć o tym, jak żyć w różnych miejscach na świecie, a ja lecę do mojego dziadka na urodziny, bo o tym jest majówka w mojej rodzinie od zawsze. Bye!